Myślę, że nie ma co patrzeć na tabelę. W tym sezonie wielokrotnie już plus liga zaskakiwała. Drużyny, tak jak mówisz, z dołu tabeli wygrywały z tymi na czele. Więc podchodząc do tego spotkania, nie patrzyliśmy tak naprawdę na to, gdzie w tabeli znajduje się drużyna z Rzeszowa. Tylko przygotowaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy na to spotkanie, bo wiemy po prostu, że w drużynie z Rzeszowa grają kapitani, zawodnicy po prostu w tym sezonie nie potrafią się, nie wiem, ze sobą zgrać, jakoś mieć wspólnego celu, jakiegoś charakteru na boisku. I też trochę było widać trochę tego na boisku dzisiaj. W drugim secie nam troszeczkę odjechali na samym początku. Często nam się ostatnio to zdarza, że po wygranym secie kolejny trochę podchodzimy tak bardziej, trochę rozluźnieni i nam ten początek seta ucieka, ale dajemy radę jakoś wracać do gry i wychodzić na prowadzenie, wygrywać sety, a dzisiejsze zwycięstwo 3-0 myślę, że wszystkich zadowala, bo no, gramy co 3 dni i im szybciej wygrywamy te mecze, tym dla nas lepiej. Trener także po drugim secie przypomniał nam, co się wydarzyło w Rzeszowie, że po dwóch zwycięskich setach drużyna z Rzeszowa wróciła do dobrej gry, ale to tak jak powiedziałem, zawodnicy z Rzeszowa są po prostu światowej klasy i to, że przez dwa sety im nie idzie gra, to nie znaczy, że przez kolejną fazę meczu też tak będzie. I tak się działo w Rzeszowie, wrócili do bardzo dobrej gry. Wygraliśmy co najważniejsze tam 3-2, a tutaj nie daliśmy im się za bardzo rozkręcić w tej trzeciej partii i zwyciężyliśmy za 3 punkty 3-0. Nie ma na razie złotego środka na taką sytuację, że właśnie ten początek seta, zwłaszcza drugiego po pierwszym wygranym nam ucieka. No, ciężko jest cokolwiek powiedzieć, gdzie leży wina. Na pewno musimy od samego początku wyjść agresywnie, tak jak na samym początku spotkania, jak to było dzisiaj. I tak samo wyjść w drugiej partii, w trzeciej, w każdej innej. I na pewno takie sytuacje jak w dzisiejszym drugim secie, czyli troszeczkę większa przewaga drużyny Rzeszowa na pewno nie będzie miała miejsca. Drużyna Rzeszowa jest troszeczkę specyficzna. Ich jest w tym sezonie łatwo troszeczkę złamać psychicznie, jeżeli parę piłek im się nie uda, nie skończą od razu w pierwszym side-aucie ataku, a my wyprowadzimy kontrę, to troszeczkę upadają na psychice i da się taką przewagę, jak na początku seta mieli, odwrócić, więc powinniśmy być z tego zadowoleni, ale też musimy mieć na uwadze to, że z potencjalnie mocniejszymi zespołami, jakimi będą, czy to w Lidze Mistrzów teraz, czy później w playoffach, nie będzie na pewno tak łatwo, tak jak dzisiaj. I musimy na to mieć poprawkę i mam nadzieję, że się takie sytuacje już coraz rzadziej będą powtarzać.